Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej udało się w tym roku rozszerzyć współpracę z zagranicznym ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie i wskutek tego prowadzimy małą kampanię promocyjną turystyki rowerowej właśnie na rynek holenderski i też belgijski. I przy okazji oczywiście wystawiamy się na targach turystycznych, które organizowane są w Holandii i głównym jakby tutaj naszym przedmiotem promocji jest właśnie turystyka rowerowa w Wielkopolsce, te szlaki rowerowe, które posiadamy i są bardzo atrakcyjne. Chcielibyśmy zaprezentować je holenderskim turystom, którzy kochają turystykę rowerową i wierzymy, że Wielkopolska przypadnie im do gustu. Podczas tych targów Polskie Stoisko Narodowe, którego jesteśmy głównym partnerem, zostało właśnie ozdobione zdjęciem z Wielkopolski. Towarzyszą temu też materiały w prasie właśnie tamtejszej, które mówią o Wielkopolsce jako turystycznym, nieatrakcyjnym regionie. Myślę, że ta promocja powinna po zdjęciu lockdownu, po przywróceniu możliwości podróżowania pomiędzy Holandią i Wielkopolską, będzie możliwość zwiększenia liczby turystów właśnie zainteresowanych turystyką rowerową w naszym regionie z tamtej części Europy.